Milenialsi na zachodzie oczekują, że może być sytuacja taka, że w związku z kryzysem, w związku z tym co się dzieje w ich kraju, będzie ich poziom życia spadał, to znaczy, że będą zarabiali mniej od ich rodziców. Natomiast u nas jest odwrotnie. Nasi milenialsi w Polsce oczekują, że będą zarabiali więcej, będą mieli lepsze profity i lepsze propozycje ze strony pracodawców, bo czują, że ich pokolenie tworzy rynek pracy i w tej chwili jest to rynek pracownika. Pracodawcy coraz częściej oferują benefity pozapłacowe z tego względu, że w momencie, kiedy mamy rynek pracownika, to im zależy na pozyskaniu dodatkowych pracowników, dobrych fachowców, ale również młodych ludzi, którzy będą rozpoczynali swoje kariery w danej firmie. Pracodawcy na polskim rynku oferują coraz częściej benefity pozapłacowe. Oczywiście, jest tak, że w większych firmach jest to już w tej chwili powoli standardem, szczególnie w większych miastach, natomiast na rynku małych i średnich przedsiębiorstw, które są różnie definiowane, ale zazwyczaj są to przedsiębiorstwa zatrudniające do kilkudziesięciu czy do stu osób, są to obszary, w których jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia, bo do tej pory pracodawcy nie zdawali sobie sprawy, jak ważne są te benefity do tego, żeby właśnie tych pracowników pozyskać i z punktu widzenia towarzystw ubezpieczeniowych jest to obszar zdecydowanie do do pozyskania, do rozwoju, bo tam jest jeszcze bardzo dużo przedsiębiorstw, które nie mają ubezpieczenia grupowego. Z punktu widzenia pracodawcy jest również istotne to, że ubezpieczeniem grupowym na życie można objąć pracowników, którzy niekoniecznie są zatrudnieni tylko na umowę o pracę, ale również na umowach cywilnoprawnych, na przykład na umowy zlecenia. A w tej chwili młodzi ludzie z tego pokolenia, milenijsów, oni właśnie są y, głównie zatrudniani na umowach y, y, czasowych, oni są zatrudniani na umowach zlecenia, częściowo na umowach o pracę. A benefity, które może zaoferować pracodawca, na przykład ubezpieczenia grupowe mogą objąć wszystkich tych pracowników niezależnie od formy zatrudnienia.